Żyjemy w fascynujących czasach. Mamy teraz okres wielkanocny, w którym ludzie na całym świecie częściej przychodzą do kościołów i było nieco surrealistycznym zobaczyć w wiadomościach, że papież wygłaszał homilię wielkanocną przed pustym placem, gdy normalnie przemawia tam do tłumów wiernych. Wierzymy, że dotarliśmy w historii do punktu przejściowego. Wydaje się, że żyjemy w czasach rozdziału z Apokalipsy o wielkim boju i myślę, że wiele rzeczy będzie od teraz wyglądać inaczej. Jest to też dobry czas dla chrześcijan, by powiedzieli sobie, że są gotowi, że ich rodziny są gotowe i że chcą, aby Pan używał ich, by przygotować na wieczność także innych ludzi, ponieważ nic nie jest ważniejsze niż to. Życie można opisać dwoma wielkimi celami. Pierwszy to przyjście do Chrystusa i odbywa się to w relacji pionowej, po czym idziemy dla Chrystusa w relacji poziomej, co w sumie tworzy krzyż. To nasza miłość do Boga i nasza miłość do innych i to właśnie z tym zmagamy się najbardziej. Tak łamiemy przykazania, bo nie kochamy wystarczająco Boga i nie kochamy wystarczająco naszego bliźniego. Właśnie dlatego tematem tej serii jest nowe serce. Chcemy, by Bóg stworzył w nas nowe serce. Jezus powiedział, że nie możemy wejść do Królestwa Niebios, dopóki nie narodzimy się na nowo. Musimy więc wiedzieć, że mamy te nowe narodziny i będziemy chcieli podkreślić tę prawdę, odnosząc się do różnych wersetów i historii biblijnych. Chciałbym się z wami podzielić czymś, co zawsze mnie fascynuje. To fragment, który znajdziecie w Księdze Izajasza i który nakreśla sprawę zbawienia. To swego rodzaju kroki do nawrócenia. W rozdziale 6 i od wersetu 1 czytamy o doświadczeniu nawrócenia Izajasza. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Zatem widzi on Boga, który siedzi na swoim tronie, i dostaje tę wizję w roku, w którym umarł król, dobry król Uzjasz. A mówi, jego orszak stanowiły serafy, to anielskie stworzenia, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył coś takiego? Izajasz zobaczył chwałę Bożą, Jego świętość, i był tym wszystkim do głębi poruszony, mówiąc, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Izajasz pokutuje i wyznaje swoje grzechy po tym, jak widzi dobroć Boga i Jego moc. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust, i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech będzie odpuszczony. Cóż za piękna historia. Izajasz, gdy tylko widzi Boga, wyznaje grzechy, pokutuje, jego wina zostaje usunięta, a grzech jest mu wybaczony. Po tym czytamy dalej, że usłyszał głos Boży. Po tym, gdy przyjdziesz do Pana, będziesz pokutował za swoje grzechy i zostaniesz z nich oczyszczony, usłyszysz, jak Bóg przemawia w nowy sposób. Gdy się nawrócimy, to Bóg mówi do nas i prowadzi przez swojego ducha w nowy sposób. I ten głos mówi, kogo poślę i kto tam pójdzie, wtedy odpowiedz. Powiedziałem, oto jestem, poślij mnie, odpowiedział Izajasz, a Bóg przemówił. Idź i mów do tego ludu. Wszystko zaczyna się od zobaczenia Pana, a kończy się na pójściu dla Pana. Zbawienie naprawdę zaczyna się od ujrzenia Boga. Biblia mówi nam, że dobroć Boża prowadzi nas do skruchy. Jutro rano o godzinie 11 mamy spotkanie kontynuujące naszą serię i oczywiście od godziny 10 będzie też szkoła sobotnia, do której zapraszamy. A będziemy mówić o nawróceniu. Temat ten jest streszczony w części, gdzie Izajasz zobaczył Boga, ale do tego nie trzeba widzieć Boga. Biblia mówi, że Izajasz zobaczył Boga w roku, w którym umarł król.
Krzyż jest miejscem, w którym najpełniej widzimy naszego Pana. To do tego odnosi się teraz świat, do tego piątku, kiedy 2000 lat temu Jezus z powodzeniem doprowadził do realizacji planu zbawienia poprzez bezgrzeszne życie i śmierć w naszym imieniu. I gdy naprawdę widzimy, co Bóg zrobił dla nas, to jest to przemieniającą mocą. Wiecie, byłem kilka razy na Filipinach i razem z Karen mieliśmy tam ciekawe spotkania. Pamiętam, że pewnej wiosny, kiedy byłem tam z Brianem, który jest także i tu z nami w studio, zdarzyło się, że wypadł akurat poranek wielkanocny. Mają tam na Filipinach ciekawy zwyczaj powtarzania całego wydarzenia ukrzyżowania z literalnym krzyżowaniem ludzi. Parę lat temu brał w tym udział pewien jegomość, Ruben Inyahe, filipiński stolarz, artysta, pracownik budowy, który do 2019 roku krzyżowany był 33 razy. Kościół oficjalnie nie akceptuje tego zwyczaju, ale gdy tam będziesz i zobaczysz to na własne oczy, to przekonasz się, że to wydarzenie na miarę całego kraju. Tłumy ludzi przyjeżdżają, aby oglądać akt ponownego ukrzyżowania. Przybyliśmy tam dość niechętnie, aby zrobić relację wideo do dokumentu, który niektórzy z was widzieli. To bardzo niepokojące widzieć sceny krzyżowania, ale jest też w tym moc, gdy uświadomisz sobie, że ta krzyżowana osoba robi to świadomie dla mnie i dla ciebie, dlatego że nas kocha. Bóg Ojciec tak nas umiłował, że pozwolił, aby Jego Syn przez to przeszedł, po to, abyśmy mogli być zbawieni. I myślę, że właśnie to jest kluczem do odrodzenia. Chciałbym zabrać was do tego piątkowego popołudnia. Przejdziemy do 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wszyscy, którzy nas teraz oglądają, niektórzy na małych ekranach telefonów, inni ze swoimi rodzinami siedzą przed dużymi telewizorami, albo też na ekranie komputera, mam nadzieję, że nikt nie prowadzi samochodu podczas oglądania. Niezależnie jednak od tego, gdzie jesteście, to wiedzcie, że każdy jest zaangażowany w to poselstwo, ponieważ mówimy tutaj o dwóch opcjach, życiu i śmierci. I kiedy Jezus był ukrzyżowany, to został umieszczony pomiędzy dwoma złoczyńcami. Tych dwóch reprezentuje całą ludzkość i przyjrzymy się im. Zatem otwórzcie Biblię na 23 rozdziale Ewangelii Łukasza i zaczniemy od 39 wersetu. Całe przesłanie jest o złoczyńcy na krzyżu, jak mogliście wnioskować. Wtedy jeden z zawieszonych, ukrzyżowanych, złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś, Jezus, nic złego nie uczynił i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Cóż za wspaniała obietnica. Nie znajdziecie tej historii w żadnej innej Ewangelii. Jest ona tylko tutaj. I bardzo cieszę się, że możemy ją czytać, ponieważ ta historia 11-godzinnego nawrócenia daje wielu ludziom nadzieję. Nie zalecam, aby ktokolwiek zwlekał do tych ostatnich 11 godzin swojego życia, zanim podejmą decyzję przyjścia do Pana. Zdaje się, że Matthew Henry powiedział kiedyś, że skoro w Biblii istnieje przykład 11-godzinnego nawrócenia, to nikt nie powinien tracić nadziei. Pamiętajcie jednak, że taki przykład jest tylko jeden, zatem nikt nie powinien pozwalać sobie na jego nadużycie. Myślę, że ludzie planujący poczekać z oddaniem się Bogu do ostatnich godzin swojego życia zazwyczaj nie działają w ten sposób. Nie wiemy przecież, czy nasze życie nie skończy się przedwcześnie. Zatem nie zechciejcie tego robić w ten sposób. Oddajcie swoje życie Jezusowi właśnie teraz, ponieważ lepiej jest żyć chrześcijańskim życiem, niż służyć diabłu, a Bogu ofiarować jedynie resztki życia, zanim umrzesz. Są pewni ludzie, z którymi modliłem się, i chwała Panu, potrafili oni oddać Jezusowi swe życie na kilka dni przed swoją śmiercią, będąc w łóżku szpitalnym. I wierzę, że zobaczę ich w Królestwie, ale oni nie planowali nigdy swojego życia w ten sposób. Jest w tym jednakże nadzieja. Kiedy patrzymy na tę historię, możemy się z niej wiele nauczyć. Po pierwsze, nawrócenie następuje na krzyżu. W jednym z wielkich fragmentów Biblii czytamy List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wiecie, gdy pewnego razu to przeczytałem, doszło do mnie, że było tylko dwóch ludzi ukrzyżowanych z Jezusem literalnie. Było to dwóch złoczyńców i jeden z nich został zbawiony. Zatem poświęciłem się szczególnemu studium tego przypadku, aby dowiedzieć się, co się tu tak naprawdę wydarzyło. Tych dwóch złoczyńców reprezentuje nas wszystkich. Zauważcie, że obaj byli winni w znieceniu buntu i popełnieniu morderstwa. Nazwano ich buntownikami, złoczyńcami. Działali oni z Barabaszem, który był swego rodzaju fałszywym Mesjaszem. Obiecywał on, że przemocą wyzwoli lud Izraela. Mógł on działać z ruchem zelotów i być kimś w rodzaju lokalnego Robin Hooda. Atakował i łupił Rzymian, starając się być bohaterem ludu. Wiecie, wszyscy jesteśmy buntownikami, tak jak ci ukrzyżowani złoczyńcy. Wszyscy zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i tak jak zbłąkane owce, każdy z nas poszedł swoją drogą. Jesteśmy też złodziejami winnymi kradzieży Bogu życia, które zostało nam przez Niego dane, tak jak i darów, które egoistycznie marnujemy. To interesujące, że zaraz obok Jezusa był człowiek udający apostoła, który okazał się złodziejem i poszedł na zatracenie, a zaraz obok wiszącego na krzyżu Jezusa był inny człowiek, który był złodziejem, a stał się uczniem i został zbawiony. To wielka różnica. Inną rzeczą jest to, że obaj złoczyńcy byli winni popełnienia morderstwa, a Jezus powiedział, że ktokolwiek bez powodu gniewa się na swojego brata, ten już jest winny morderstwa. Możemy popełnić tę zbrodnię w naszych sercach. Z historii tej uczymy się również tego, że złoczyńcy nie mogą zrobić nic, aby się uratować. I oto są skazani na śmierć, tak jak i my wszyscy. Są winni morderstwa, kradzieży, bluźnierstwa. Jezus wisiał na krzyżu żywy około 6 godzin, a jedną jako martwy. W sumie 7 godzin. Bardzo interesujące. Przez ostatnią godzinę na krzyżu odpoczywał. Podczas krzyżowania początkowo obaj złoczyńcy urągali Jezusowi, aby użył swej mocy i ratował ich. Jednakże przez kolejne godziny coś zaczęło się zmieniać w sercu jednego ze zbirów. Przedstawię wam w punktach, a mam ich 7, co się stało. Złoczyńca ten dostrzegł dowód, uwierzył, wyraził, poprosił, stał się i został pobłogosławiony. Zatem złoczyńca ten przeszedł przez proces zmiany, przez kroki do zbawienia, wisząc na krzyżu. Powodem, dla którego przyglądamy się temu, jest to, że wierzę, iż możemy zastosować te zasady w swoim życiu i zapytać: Boże, czy przeszedłem przez te kroki? Zatem przyjrzyjmy się temu wspólnie. Zatem, po pierwsze, złoczyńca dostrzegł dowód. Mówiłem wam wcześniej o historii Izajasza, który zobaczył Pana. Coś się dzieje, gdy patrzymy. Jezus powiedział, a ja, jeśli będę wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Chrystus powiedział, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, pamiętajcie, w Księdze Liczb czytamy, że wszyscy Izraelici byli kąsani przez węże i umierali, a Mojżesz został pouczony, aby wykonać miedzianego węża i umieścić go na drzewcu. Umieścił go zatem na takiej wysokości, aby był widoczny dla wszystkich, a każdy, kto spojrzał na niego z wiarą, był uzdrowiony od jadu. Zatem, tak jak Jezus powiedział o Mojżeszu, że wyniósł węża, tak i Syn Boży musi zostać wywyższony. A Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, mówiąc, patrzcie, oto Baranek Boży. Zatem coś się zaczyna dziać, gdy patrzymy, a nasze oczy są otwarte w wyjątkowy sposób. Nawrócenie Izajasza nastąpiło po zobaczeniu Pana. Paweł w drodze do Damaszku również zobaczył Pana. A czego chciał Zacheusz? Chciał zobaczyć Jezusa. Nawrócenie tych i wielu innych biblijnych postaci zaczęło się od ujrzenia Boga w swej dobroci, po czym doprowadziło do pokuty i dalszych kroków całego procesu. Zatem ten złoczyńca widzi Jezusa wywyższonego. Widział swojego króla w roku, gdy umarł. Wiecie, w krzyżu jest prawdziwa moc. Otwórzcie czasem swoje śpiewniki i sprawdźcie, ile pieśni skupia się wokół tematu krzyża. Czy to pieśń pod krzyżem Jezusa, czy inne, to jest wielka moc w krwi tam przelanej.
Zatem dostrzega on dowód. Widzi kontrast pomiędzy Barabaszem i Jezusem. Wiecie, człowiek ten był świadkiem procesu Piłata, więc gdy ten... Tego dnia wszystkie trzy krzyże były już przygotowane, a Barabasz miał umrzeć na jednym z nich. Piłat pomyślał jednak o pewnym triku, który mógłby wyzwolić Jezusa, ponieważ nie chciał go ukrzyżować. Jego żona ostrzegła go, aby nie robił nic przeciwko temu sprawiedliwemu człowiekowi. Piłat zatem postanowił, że postawi tego kryminalistę Barabasza obok Jezusa, który był już bity i liczył, że tłum podda się empatii i poprosi o uwolnienie Jezusa. Ale to się nie udało. Ten złoczyńca oglądał całą dramaturgię rozprawy, w której przywódcy religijni zażądali uwolnienia Barabasza i co zrobiło na nim wrażenie. Widział też napis nad głową Jezusa i choć wisiał na krzyżu obok, to jednak z pewnego kąta mógł przeczytać: oto król Żydów. To powinno było dać do myślenia. Zobaczył też ciemność w dzień. Zakładam, że dwóch zbirów było ukrzyżowanych wcześniej, a Jezus krzyżowany był jako ostatni. I złoczyńca ten usłyszał, jak Jezus mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słyszał też, jak Piłat stwierdził: nie znajduje w nim winy. I krok po kroku te dowody zaczęły docierać do jego umysłu. Jeśli kiedykolwiek mieliście doświadczenie z pogranicza śmierci, to wtedy wasze ciało uwalnia substancje chemiczne, które prowadzą wasz mózg do przestarowania i wydaje mi się, choć nie mogę być tego pewien, że ten złoczyńca wisiał na krzyżu po prawej stronie Jezusa, ponieważ w przypowieści o kozłach i owcach czytamy, że owce jako zbawione będą po prawej stronie. Przyjmijmy więc tę wersję. Zatem ten złoczyńca po prawej stronie końcowo zostaje zbawiony wskutek tych piętrzących się dla niego dowodów. Jednocześnie Jezus jest wyśmiewany i przeklinany. Złoczyńca widzi napis: król Żydów. Słyszy Piłata mówiącego: nie znajduje w nim winy. Dostrzega kontrast pomiędzy Barabaszem a tym człowiekiem. A co wtedy z krzyża mówi Jezus? Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? I tu nie chodzi o to, że Jezus uwierzył, że Ojciec go opuścił. Nie stracił nadziei. Biblia mówi, że nie zniechęcił się. Był to pierwszy wers mesjanistycznego psalmu, który znajdujemy w psalmie 22 i spojrzymy sobie teraz do niego na chwilę. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Psalm ten czytał najwyższy kapłan podczas Paschy. Chrystus nie jest tu jedynie barankiem paschalnym, jest jak kapłan paschalny. Wypowiada fragment tego psalmu, a jest to psalm mesjanistyczny i zobaczcie, co czytamy w nim dalej. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Wtedy ten człowiek słyszy innych dookoła krzyża wołających: jeśli jesteś Synem Bożym, to niech Bóg cię ocali. I pomyślał: to przecież psalm 22. Jeśli złoczyńca ten należał do zelotów, to musiał być Żydem i dorastając na pewno słyszał ten psalm wiele razy. I czytamy dalej w wersecie 16. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Złoczyńca widział tam żołnierzy grających o odzienie Jezusa, widział napis nad jego głową, wszystkie te dowody zbierały się w jego głowie i w końcu doznaje objawienia, a Duch Święty przemawia do niego i słyszy: to jest Mesjasz, a ja mam właśnie okazję doświadczyć wypełnienia się historii. I uświadamia sobie, że to jest jego jedyna nadzieja. Zatem dostrzega on dowód, a następnie zawierza temu dowodowi. Bo jedną rzeczą jest znać dowód, a inną jest mu zawierzyć. Bo wiecie, diabeł wie, że Biblia mówi prawdę, ale jej nie wierzy. Nie chce się tej prawdzie poddać i za nią podążać. Ten zaś człowiek działa na podstawie dowodu. Kiedy dostrzega, że Jezus jest Mesjaszem i Zbawicielem świata, to prosi go o pomoc. Być może słyszał, jak tłum rozmawia o jego winach. Możliwe, że był on pośród tłumu, gdy wszyscy skandowali: Hosanna synowi Dawidowemu, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy tydzień wcześniej. Może słyszał też o tym, co się stało w świątyni, gdy Jezus wygonił handlarzy, a także świadectwa innych osób. To wszystko mogło zacząć dziać się w jego sercu i zdał sobie w końcu sprawę, że oto jest Mesjasz. Dopuścił wiarę do swojego umysłu, a bez wiary nie możemy być zbawieni.
Człowiek ten uwierzył. A teraz, co odróżniało tego złoczyńcę od drugiego po lewej stronie? Wiecie, obydwoje prosili o pomoc. Zbir po lewej powiedział, jeżeli jesteś Zbawicielem, Chrystusem, to uratuj siebie i nas. To tak, jakby powiedzieć zamiast słowa Bóg, słowo jeżeli, ponieważ jeśli mówisz jeżeli, to znaczy, że nie wierzysz. Co powiedział diabeł do Jezusa, gdy przyszedł go kusić na pustyni? Powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym. W 9 rozdziale Ewangelii Marka do Chrystusa przychodzi ojciec, którego syn jest dręczony przez demona i mówi, że ten miota go w ogień, wrzuca do wody, po czym dodaje, ale jeśli możesz coś zrobić. Jezus przerywa mu na słowo jeśli i mówi, jeśli wierzysz, wszystko jest możliwe. To tak ważne dla naszego Pana, abyśmy wierzyli. I niektórzy z was mogą powiedzieć, pastorze, ale ja nie mam wystarczającej wiary. Co mam zrobić? Módl się modlitwą, którą modlił się w tej historii ojciec. Powiedział, wierzę, Panie, pomóż mojej niewierze. Zatem nawet jeśli twoja wiara jest wielkości ziarnka gorczycy, to przyjdź. Złoczyńca po prawej najwyraźniej miał tej wiary wystarczająco, by zwrócić się do Chrystusa. Nie tylko dlatego, że zawierzył dowodowi, ale także dlatego, że wyraził to swoje przekonanie. W 23 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że złoczyńca po lewej urągał Jezusowi, mówiąc, jeśli jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. I może założył, że Jezus będzie myślał jak każdy inny, najpierw o sobie. Ale właśnie dlatego, że Jezus chciał uratować nas, nie mógł uratować siebie. Na to odpowiedział drugi złoczyńca, wyrażając publicznie swoje przekonanie, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza 23:40. I ty się Boga nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My doprawdy, sprawiedliwie. Oto jego pokuta i publiczne wyznanie. Mówi, że oni odbierają to, na co zasłużyli. Wszyscy jesteśmy buntownikami, złoczyńcami. Jutro wieczorem będziemy mówili o wyznaniu i co się w tym pojęciu zawiera. A tak przy okazji, chciałbym wam przypomnieć, że jeśli macie jakieś pytania, to ja i pastor Ross przejrzymy je i na niektóre odpowiemy podczas transmisji. Zatem nawet teraz możecie wysyłać swoje zapytania, a nasza ekipa medialna zbierze je. Chcemy odnieść się do waszych pytań typu, jak mogę się ponownie narodzić, jak dowiedzieć się, czy mam nowe serce i postarać się na nie odpowiedzieć. W liście do Rzymian 10:10 czytamy. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wierzyć Bogu to jedna sprawa, ale można przy tym pozostać ukrytym chrześcijaninem. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak ukryte chrześcijaństwo, bo albo twoje chrześcijaństwo zniszczy twoją skrytość, albo twoja skrytość zniszczy twoje chrześcijaństwo. A przecież tak trudno jest utrzymać dobrą nowinę w tajemnicy. Jeżeli jednak spróbujesz, to dobra nowina całkiem szybko ustanie. Ten człowiek nie potrafi jej zatrzymać tylko dla siebie. Niektórzy boją się wyznawać Jezusa publicznie, gdyż jest to niepopularne, ale pomyślcie o tym. Tego dnia ten człowiek był otoczony ludźmi, którzy skazali Jezusa i nienawidzili go. I mimo to zwrócił się on do Jezusa i powiedział, Panie, myślę, że wymagało to odwagi, ale wiecie co? Kiedy jesteś krzyżowany z Jezusem, to nie masz nic do stracenia. On się nie przejmował tym, co myśli tłum, bo co mogli więcej zrobić? Nie można było zrobić nic gorszego od ukrzyżowania. Zatem to naprawdę uwalniające, gdy bierzesz swój krzyż i podążasz za Panem. To właśnie uczynił ten złoczyńca. Wyrzekł się wszystkiego i został ukrzyżowany z Jezusem. Nie bał się publicznie wyznać Jezusa. Nawet apostołowie stali z boku i z oddali przyglądali się wydarzeniom. Krótko przed końcem Jan wraz z Marią przyszli pod krzyż, a z nim być może jeszcze inni, ale w tamtym dniu Jezus zdecydowanie nie był popularną postacią. Prawdopodobnie niektórzy z tych samych ludzi, którzy krzyczeli w tłumie Hosanna synowi Dawidowemu, tego dnia krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Nie podążajcie za tłumem, bo jest on bardzo zmienny. Zatem ten złoczyńca uwierzył i publicznie wyznał. W Księdze Objawienia 12:11 czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie wygłosić niewielkie kazanie, w którym dzieli się swoim osobistym doświadczeniem, co Pan Bóg zrobił dla niego. Zatrzymałem się dziś w Subwayu, aby kupić kanapkę i przekazałem tam pewnemu dżentelmenowi książkę i rozmawialiśmy trochę o moim osobistym doświadczeniu. I wiecie, trudno się kłócić z kimś, kto opowiada, co uczynił dla niego Pan. Kiedy dzielicie się swoją wiarą z kimś innym,
to coś dzieje się także i we waszych sercach. Wiecie, słyszałem pastorów mówiących, że należy pokutować, a potem przyjąć i uwierzyć Jezusa, ale naprawdę dobry pastor doda do tego jeszcze, że należy powiedzieć komuś o tym, co Bóg zrobił w twoim sercu. Jak tylko to uczynisz, to stanie się to jeszcze bardziej prawdziwe i dla ciebie. Kiedy w końcu rzuciłem palenie, a starałem się wiele razy, umocniłem się w tym postanowieniu dopiero, gdy powiedziałem o tym komuś innemu. Tak jakby dopiero wtedy zaangażowałem się w to. Więc gdy przyjmiesz Jezusa i powiesz, że chcesz za Nim iść, to umacniasz wtedy swoje postanowienie. Ten człowiek publicznie zwrócił się do Pana i wyraził swoje przekonanie. Ale stało się tu jeszcze coś innego. Czytamy, że poprosił Pana. Nie tylko zatem publicznie uznał Jezusa za swojego Pana, ale również za Króla. Zwróćcie uwagę na to, że powiedział, Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Trzeba zaakceptować Jezusa jako swego Pana i Króla. Podoba mi się sposób, w jaki ujął to Paweł. Niech grzech nie panuje. Zazwyczaj to król panuje w swoim królestwie. Kiedy oddasz swoje serce Bogu, grzech nie będzie już panował w twoim sercu. Paweł powiedział, grzech bowiem nie będzie nad wami panował. Jezus również wiele razy używał przypowieści o królestwie. Na tym świecie jest tylko dwóch królów. Możesz służyć albo Jezusowi, albo wrogowi. Ludzie nie lubią patrzeć na to w ten sposób, ale faktycznie jest albo Chrystus, albo szatan. I tyle. Niektórzy ludzie stwierdzają, że oni są neutralni, na co Jezus mówi, jesteś albo ze mną, albo przeciwko mnie. Czy zadałeś sobie ostatnio pytanie, czy jestem z Jezusem na 100%? Nie możesz służyć dwóm panom. Zatem złoczyńca poprosił Pana i wyraził to w modlitwie. Powiedział, Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. To piękne wyznanie. Tak często zapominamy o Bogu, ale chcemy, aby Bóg pamiętał o nas. Ten złoczyńca mógł wtedy powiedzieć, Panie, czy mógłbyś sprawić, aby gwoździe bolały nieco mniej? Panie, jestem spragniony, czy możesz podać coś do picia? Nie prosił o nic, co w tym momencie mogło przynieść mu ulgę. Tak wielu ludzi doświadcza nawrócenia pod wpływem ekstremalnych doświadczeń, gdy przechodzą przez jakieś kryzysy i są przerażeni, bo dostają złe wiadomości od lekarza, mają w swojej rodzinie kryzys albo ledwo uszli z życiem w wypadku samochodowym, czy też jakieś duże problemy finansowe czy zdrowotne, których doświadcza wielu ludzi. I przychodzą wtedy do Boga ze strachu, jednakże gdy problemy miną, to szybko o Nim zapominają. Złoczyńca nie prosił, aby Jezus zmienił jego ziemskie okoliczności, których doświadczał, ale prosił, aby zmienił jego wieczne przeznaczenie. Możesz przyjść do Boga i może On zmienić okoliczności, których doświadczasz, uchronić cię od wszelkich problemów i widziałem to wiele, wiele razy. Znam ludzi, którzy odbywali w więzieniu karę dożywocia i oddali swoje życie Jezusowi, nie oczekując, że w cudowny sposób wyciągnie ich stamtąd, a jednak właśnie tak się stało. Wyszli i dalej służyli Bogu. Stało się tak dlatego, że gdy jeszcze byli w więzieniu, stwierdzili, że nawet jeśli nigdy stamtąd nie wyjdą, to i tak zawierzają swoje życie Jezusowi. Zatem ten złoczyńca nie prosi o uwolnienie z ziemskich problemów. Tak często nasze modlitwy są takie jak człowieka z więzienia. Narzekamy, że jest nam tu za zimno i prosimy Boga, żeby pomógł naprawić ogrzewanie. Albo, że jedzenie jest beznadziejne, Boże, czy możesz zrobić coś z kucharzem? Panie, moje łóżko jest takie twarde, czy możesz mi załatwić jakieś lepsze? Betonowa podłoga jest taka szorstka, przydałby się jakiś dywan. To jakby modlić się o to, żeby Bóg sprawił, żeby jego pobyt w więzieniu stał się przyjemniejszy, podczas gdy Bóg pyta go, dlaczego nie modlisz się o to, żebym wyciągnął cię z więzienia? Widzicie, Jezus nie pragnie jedynie, aby było nam wygodnie, podczas gdy prowadzimy samolubne życie, a tak często nasze modlitwy wypełnione są prośbami takimi jak Panie, pomóż mi prowadzić dostatnie i wygodne życie na mojej drodze do zatracenia. Mam nadzieję, że Bóg nigdy nie odpowiedział wam na takie modlitwy, bo On nie chce, abyście czuli się dobrze, zmierzając do unicestwienia, będąc skazanymi. Złoczyńca nie modlił się o doczesną poprawę warunków, ale o wieczność. A co może być ważniejsze niż to? Wasz doczesny dobrobyt czy wieczny dobrobyt? To powinno być priorytetem w naszych sercach. Zatem poprosił on Pana.
Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Wiecie, co jest tak niesamowite w tym wyznaniu? Tamtego dnia Jezus powiedział swoim uczniom, że wszyscy go opuszczą i uciekną. Wszyscy oni stali w oddali. Samotne świadectwo boskości Jezusa na krzyżu pochodzi właśnie od tego złoczyńcy. Jak bardzo jest to niezwykłe. Kiedy wszyscy inni opuścili Jezusa, zaparli się Go i stali w oddali, ten złoczyńca odważnie trwał przy Jego boku. Wiecie, ile wymagało to wiary? Kiedy patrzył na Jezusa, to czy wyglądał On jak król? Nie. Czy wyglądał na Pana kogokolwiek? Był niemalże nagi, pobity, krwawił. Miał nad swoją głową tablicę ze stwierdzoną winą. Jego ręce były przybite do krzyża. Czy wyglądał jak ktoś, kto mógłby kogokolwiek uratować? A jednak, mimo to dostrzegł w nim króla i Pana. Nawet po tym, gdy Jezus umarł, wiara tego złoczyńcy była wzmacniana, ponieważ nawet żołnierze stojący pod krzyżem stwierdzili, prawdziwie ten był Synem Bożym. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że był sprawiedliwy i złoczyńca także to słyszał. Zatem było to dla niego potwierdzeniem, że dokonał właściwego wyboru. Wyraził swoje przekonanie, po czym poprosił Boga. Modlitwa. Wiecie, jednym z powodów, dla którego robimy tę serię, są słowa Boga. Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. I jest to obietnica. Możecie nas teraz oglądać i mamy nadzieję, że przy okazji wysyłacie link do waszych przyjaciół czy rodzin, aby i oni mogli się przyłączyć i móc odrodzić. Czy znasz kogoś, kto potrzebuje nowego serca i chciałbyś, aby znalazł się w Królestwie Bożym? Poinformuj tę osobę. Zatem złoczyńca prosił i modlił się. Punkt numer 5. Stał się nowym stworzeniem. Może nie zaczął wyglądać jakoś inaczej, ale coś się zmieniło. Myślę, że może mimo tego ciemnego dnia chmury rozdzieliły się i promyk światła ukazał się na jego twarzy w momencie, gdy Jezus powiedział mu, że znajdzie się z nim w raju i że wtedy doznał pokoju. Podążał on drogą nawrócenia. Pamiętacie, zaczęliśmy historią Izajasza. Gdy widzimy Pana, to w rezultacie dostrzegamy samych siebie. Ten człowiek zobaczył Jezusa jako Syna Bożego. Zobaczył go w roku, gdy umarł jego król. Po czym zobaczył samego siebie. Uświadomił sobie, że zmarnował swoje życie. Publicznie wyznał, że Jezus nie zrobił nic złego, że to oni jako złoczyńcy otrzymują to, na co zasłużyli, że zmarnowali swoje życie. Po czym zaczyna żałować i odczuwać skruchę. Dokonuje publicznego wyznania, prosi Jezusa, otrzymuje odpowiedź i zawierza słowom Jezusa. I co dzieje się potem? Przyjmuje krzyż, zostaje ukrzyżowany razem z Chrystusem. Nie prosi o to, aby mógł z niego zejść. Chciałbym zadać wam hipotetyczne pytanie. Jeżeli ten człowiek mógłby zejść wtedy z krzyża, to czy wiódłby odtąd inne życie? Wydaje mi się, że tak. Wielu ludzi po swoim nawróceniu zostaje przemienionych. Można to rozpoznać. Niektórzy chcą, aby po prostu im przebaczono, jednak nie chcą nic zmieniać. Ale to, co się tak naprawdę zmienia, gdy się nawracasz, to twoje zachowanie. Ta historia przypomina nam o tym, że złoczyńca zdecydowanie nie został zbawiony przez swoje uczynki. No, może jest jeden uczynek, który zrobił, i Jezus wspomniał o tym mówiąc. To jest dzieło Boże, uwierzyć w Tego, którego On posłał. Ten człowiek to właśnie zrobił, uwierzył w Jezusa. Ale nie został on zbawiony dlatego, że dawał dużo datków, nie dlatego, że co tydzień był w kościele. Nie zbawiły go żadne dobre czyny, o których moglibyśmy w takiej sytuacji pomyśleć. Absolutnie nic o tym nie pisze po tym, jak przyszedł do Jezusa. Zatem został on zbawiony po tym, jak zwrócił się do Chrystusa i dzięki wierze. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją w tej historii. Jezus wygląda na takiego, który znalazł się w najbardziej bezradnym momencie swojego życia. Jest zawieszony pomiędzy niebem i ziemią. Nie może się ruszyć, jest uwięziony na krzyżu, a diabeł jest przekonany, że w końcu ma go dokładnie tam, gdzie chciałby, aby się znalazł. W każdym innym momencie życia Jezusa, kiedy tłum chciał go ukamienować, gdy próbowali go zrzucić w przepaść, Ojciec go chronił, ale teraz Bóg wstrzymał swoją ochronę. W ogrodzie Getsemane, gdy Jezus modlił się w czwartkowy wieczór i powiedział: Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ojciec cofnął swoją ochronę,
przyszły demony i robiły, co tylko się dało, aby zadać Synowi Bożemu tyle cierpienia, ile tylko zdołały, by skłonić Go do grzechu, do wyparcia się Ojca. Ostatecznie Jezus został ukrzyżowany i nie wyglądał jak Król Wszechświata czy Stwórca. Diabeł pomyślał, powstrzymałem Go, jest bezsilny, a mimo to Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I złoczyńca, kiedy to pojął i powiedział, Panie, pamiętaj o mnie, diabeł nie mógł powstrzymać Zbawiciela od zbawiania. Nawet pomimo tego, że jego ręce i nogi były przybite do krzyża, to gdy ten człowiek poprosił o pomoc, myślę, że twarz Jezusa zaczęła jaśnieć i zapomniał o całej swojej fizycznej męce, ponieważ podstawowym celem jego życia było zbawić zgubionych. Wiecie, to interesujące, że Chrystusowi sprawiało przyjemność docieranie do ludzi, o których normalnie pomyślałbyś, że są najmniej tego warci. Kto pierwszy stanął przed grobem po zmartwychwstaniu? Prostytutka, która nawróciła się dzięki łasce. Kto jest u boku Chrystusa i nawraca się po ukrzyżowaniu? Zbir, złodziej. Oto ludzie, którzy byli w pobliżu największych wydarzeń. Co Jezus chce nam przez to wszystko powiedzieć? Że dla każdego grzesznika jest nadzieja, bez względu na to, jakie są jego grzechy. Pastorze, popełniłem cudzołóstwo. Cóż, Jezus zbawiał cudzołożników. Popełniłem morderstwo. Mojżesz także popełnił morderstwo, tak jak Dawid i inni, a Jezus ich zbawił. Biblia mówi nam, że ręka Pana nie jest za krótka, aby nas ocalić. Może ocalić i was, przyjaciele. W końcu złoczyńca otrzymuje od Chrystusa błogosławieństwo. Poprosił Pana i otrzymał błogosławieństwo. Słowa Jezusa przyszły na niego jak muzyka z nieba. Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Cóż za obietnica. Wiecie, można przejść prawie wszystko, jeśli się wie, że po drugiej stronie będzie lepiej. I kiedy ten złoczyńca uświadomił sobie, że obiecano mu życie wieczne, to myślę, że uchwycił się tej obietnicy całą swoją wiarą, bo choć nie mógł już nic zrobić swoimi rękoma, to wiarą chwycił tę obietnicę z całych sił, a do jego serca przyszedł pokój i myślę, że nastąpiła wtedy tak dramatyczna przemiana wyrazu jego twarzy, że cały tłum zamilkł i słuchał rozmowy pomiędzy złoczyńcą a Jezusem. I tak w ostatnich chwilach ziemskiego życia Jezusa ocalił On jednych z najmniej tego wartych ludzi, którzy nie mogli uratować się sami. Jaka piękna jest to historia. Jezus obiecał, będziesz ze mną w raju. Czy chcecie być z Jezusem w raju? Jeśli tego chcemy, to musimy wziąć swój krzyż i podążać za Jezusem. Powinienem tu poświęcić chwilę na wyjaśnienie jednego powszechnie błędnie rozumianego wersetu. Kiedy czytacie fragment, na przykład z Biblii Warszawskiej, zaprawdę powiadam ci, przecinek, dziś będziesz ze mną w raju. I zadajesz sobie pytanie, jak to możliwe, że Zbir był jeszcze tego samego dnia z Jezusem w raju, skoro Chrystus nie wstąpił od razu do nieba? Powiedział o tym przecież Marii Magdalenie w Ewangelii Jana 20. Jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Jak więc mógł być w raju ze złoczyńcą jeszcze tamtego dnia? A sam złoczyńca być może umarł dopiero po zachodzie słońca, co oznaczałoby, że to był już następny dzień. Chodzi tutaj o zwykły błąd interpunkcyjny tłumaczenia. W języku greckim nie ma interpunkcji, zatem tłumacz musiał zdecydować, gdzie postawić przecinek, a to może stworzyć zupełnie inne znaczenie. Sposób, w jaki należy to odczytywać, jest następujący. Zaprawdę powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Jezus nie mówił tutaj, że złoczyńca będzie z nim w raju jeszcze tamtego dnia, ale obiecywał mu to wtedy. Dlaczego Jezus podkreślił słowo dzisiaj? Ponieważ ze względu na wszystkie zewnętrzne okoliczności nie mógł on nic zrobić. Powiedział więc, nawet jeśli nie wygląda na to, że jestem Bogiem, nawet jeśli nie wyglądam teraz na króla, to jednak złożę ci dziś moją obietnicę. Będziesz ze mną w raju. Obiecuję ci to właśnie teraz, przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy się mnie wyparli. Z tych wszystkich faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy myślą, że są tacy święci, to ty będziesz ze mną w raju. Zatem mamy tu uwypuklenie słowa dzisiaj i jest to ważne dla was i dla mnie, ponieważ jeśli przyjdziesz teraz do Jezusa i poddasz mu się, to kiedy otrzymasz od niego obietnicę życia wiecznego? Dokładnie w tym momencie. Kiedy Izajasz wyznał, to dla tych, którzy dołączyli do nas później, i tak z ciekawości, Santiago, czy masz informację, ile osób nas w tej chwili ogląda? Mamy obecnie 12 tysięcy widzów. Chwała Panu. To niesamowite. I mamy nadzieję, że w tym tygodniu ta liczba jeszcze wzrośnie.
Wiecie, to naprawdę wspaniałe, że Jezus mówił temu złoczyńcy, że skoro publicznie wyznał, że w Niego wierzy, to On jako Zbawca obiecał mu w tamtej chwili życie wieczne. Miałem to wcześniej mówić, że gdy tylko Izajasz pokutował i wyznał grzechy, to właśnie w tym momencie anioł przyniósł mu oczyszczenie i musiano mu wybaczyć, ponieważ zaraz potem, gdy Bóg zapytał, kogo pośle i kto tam pójdzie, Izajasz odpowiedział, poślij mnie. Gdy tylko Zacheusz przyszedł do Jezusa, ten powiedział mu, dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego. Przyjaciele, to właśnie dlatego Ewangelia nazywana jest dobrą nowiną i ludzie powinni być podekscytowani rozważając ją. Jeśli przyjdziesz do Jezusa dokładnie tymi krokami, zobaczysz, że został dla ciebie ukrzyżowany, uwierzysz, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, będziesz pokutował ze swych grzechów, wyznasz je, będę jeszcze mówił o tych krokach, ale chcę wam dać pewien ogląd. Wtedy Jezus da ci obietnicę. Jeśli uwierzysz, że odpuścił twoje grzechy i przyjmiesz tę prawdę, to Jezus powie do ciebie, jesteś dzieckiem Abrahama, będziesz ze mną w raju. Jakaż to wspaniała obietnica, którą Bóg dał wtedy temu człowiekowi. Pamiętam, gdy o tym usłyszałem. To był funkcjonariusz policji o nazwisku O'Hanlon i było to w Anglii, lata temu. I było tam na ulicy pewne dziecko, w wieku około 5-6 lat, które płakało. Zbliżał się wieczór i podjechał do niego ten właśnie policjant i zapytał chłopca, w czym jest problem. Ten mu odpowiedział, że zgubił się i nie może znaleźć drogi do domu. Wiecie, Londyn już wtedy był bardzo dużym miastem, więc policjant zaczął wypytywać o nazwę ulicy, ale chłopiec nie umiał czytać, więc nie mógł podać takiej informacji. Mówił, że oddalił się zbyt daleko od domu i nie mógł wrócić. Oficer zaczął więc robić rozpoznanie, a nie mieli wtedy komputerów i wypytywał chłopca, czy kojarzy poszczególne ulice, ale chłopiec patrzył na niego tylko bezradnie, gdyż nie znał żadnej z tych nazw. W końcu policjant wpadł na pomysł. Wskazał palcem na dużą katedrę w środku miasta, na której znajdował się duży krzyż, i zapytał chłopca, czy mieszka gdzieś blisko tego obiektu. Chłopiec spojrzał na ten wielki krzyż, jego twarz rozpromieniła się i odpowiedział, tak, jeśli zabierze mnie pan do tego krzyża, to odnajdę drogę do domu. I przyjaciele, to jest wciąż aktualne dzisiaj. Jeśli przyjdziemy pod krzyż, to odnajdziemy drogę do domu. To jedyny sposób, aby zacząć od nowa. Musimy wziąć swój krzyż. Tylko ukrzyżowany Kościół będzie w stanie przynieść ukrzyżowanego Chrystusa do skazanego świata. A Kościół desperacko potrzebuje starego, dobrego odrodzenia. My z Amazing Facts nie posiadamy takiej mocy, aby wywołać odrodzenie. To, co tu robimy, to staramy się ułatwiać głoszenie słowa, aby ludzie mogli doświadczyć tego odrodzenia, bo następuje ono przez patrzenie na Jezusa. Paweł ciągle powtarzał, że chce żyć dla Jezusa i nie chce znać nic oprócz Niego i to ukrzyżowanego, ponieważ prawdziwa moc jest w krzyżu. Kiedy chcemy zobaczyć miłość Boga, to jest ona ukazana właśnie na krzyżu. A kiedy widzimy Bożą dobroć, to ma ona przemieniający wpływ i przez głoszenie słowa zmienia nas. Czytałem już fragment z listu do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a w rozdziale 5 i wersecie 24 czytamy. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Dźwiganie swojego krzyża oznacza samowyrzeczenie. Po tym, jak przyjdziemy do Jezusa i przyjmiemy Go do serca, On daje nam moc do życia innym życiem. Jestem pewien, że gdyby było możliwe, aby wyjęto temu złoczyńcy gwoździe, zdjęto z krzyża, to już nigdy nie byłby taki sam. Byłby zupełnie innym człowiekiem, przemienionym przez to doświadczenie. I to jest właśnie doświadczenie otrzymania nowego serca, jakie Bóg chce, aby każdy z nas posiadł. List do Galacjan 6:14, w którym Paweł ponownie mówi, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Wiecie, dzisiaj nie słyszy się ludzi mówiących o wzięciu na siebie krzyża. Większość chrześcijańskich kazań jest bardziej populistycznym marketingiem, dostarczającym ludziom to, co chcą w kościele usłyszeć. Jezus nie miałby w tych czasach zbyt udanej kampanii marketingowej, mówiąc, chcę, abyś się siebie wyparł. Weź swój krzyż i chodź za mną. Tu nie chodzi o zaspokajanie samego siebie, bo jeśli będziesz żył sam dla siebie, to umrzesz. Gdy zaś zaprzesz się samego siebie, to choćbyś nawet stracił swoje życie, znajdziesz je. I to jest właśnie kluczem, przyjaciele. Słyszałem o pewnym duchownym, który pokazywał innemu, jak odnowili swój kościół.
Ksiądz katolicki i pastorowi. Byli oni przyjaciółmi i działali na tym samym terenie. Ksiądz zabrał pastora do katedry i pokazał mu piękny, bogato zdobiony, srebrny krzyż i powiedział, że kosztował ich 10 tysięcy dolarów. Na to pastor odpowiedział księdzu, wiesz, był taki czas, że chrześcijanie dostawali swój krzyż za darmo, ponieważ bycie chrześcijaninem było kosztem samym w sobie. Aby nas wykupić, krzyż kosztował Jezusa, kosztował Ojca i tak samo kosztowało podążanie za Jezusem. Ale wiecie co? Dostaje się więcej, niż się za to zapłaciło. Jezus oferuje nam życie wieczne, mówiąc, chodź za mną, a ja dam ci miejsce w moim królestwie. Tamtego dnia na wzgórzu były trzy krzyże. Jeden z tych trzech skazanych umarł w grzechu. Drugi umarł dla grzechu. A Jezus umarł za grzech. Na tym obrazku jest każdy z nas, przyjaciele. Mam nadzieję, że przyjdziesz teraz do Chrystusa i powiesz, Panie, chcę Cię przyjąć do serca i chcę umrzeć dla grzechu. Chcę się ponownie narodzić i otrzymać nowe serce. Chciałbym modlić się z Wami. Miłujący Panie, przychodzimy do Ciebie i modlimy się o to, abyśmy mogli doświadczyć nowego narodzenia, które obiecałeś wszystkim swoim dzieciom. Bądź z tymi, którzy to oglądają w kraju i na świecie i niech to odrodzenie, które zaczyna się dziś, wzrasta i potęguje się aż do momentu, gdy będzie falą Ducha Świętego, która tchnie świeżym powiewem w Twój Kościół, Panie. Dziękujemy Ci i modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.